Zdaniem policji sprawcą wypadku był kierowca Fiata Seicento. 21-latek przepuścił pierwsze auto z wyprzedzającej go rządowej kolumny, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z Audi, w którym podróżowała szefowa rządu. Podczas policyjnego przesłuchania mężczyzna miał przyznać się do spowodowania wypadku. I tak to właśnie Telewizja Polska pokazała dowód niewinności młodego kierowcy. Zwróćcie uwagę, środkowe auto nie używa sygnałów świetlnych. Więc jeśli kolumna nie była zwarta, to młody kierowca miał prawo myśleć, że minął go jeden pojazd uprzywilejowany. I rozpocząć manewr.